wracamy do tematu. Pamiętaj, że kiedy przygotowujesz ten proces sprzedawania, traktuj ten proces jako proces dla jednej osoby. Wprawdzie twoim celem jest, żeby zbudować wielką listę mailingową, twoim celem jest, żeby mieć wielu kupujących dziennie, twoim celem jest, żeby ten program, który stworzysz, albo e-book przeczytało, zapoznało się z nim setki osób, to jednak proces sprzedawania tworzysz dla jednej osoby. Nigdy nie myśl kategoriami oni, myśl kategoriami on albo ona i zdecyduj się na jego albo nią. Miej przed oczami konkretną osobę, dla której tworzysz, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, i trzymaj się już tego wzoru. Jeśli tworzysz to dla mężczyzna, kobiety będą i tak od ciebie kupować. Jeśli coś robisz dla kobiet, od czasu do czasu przycisną się mężczyźni. Trzymaj się jednej formy grzecznościowej. Unikaj notabene formy grzecznościowej, drodzy państwo, bo tak naprawdę, drodzy państwo, nigdy nie czytają twojej strony internetowej, tylko jedna osoba. A więc jeśli już, to pan albo pani. A jeśli już jest koniecznie potrzebna forma grzecznościowa, koncentruj się na jednej osobie. Ale to może być kłopotliwe. Ja dlatego koncentruję się na jednej osobie przez ty, bo wtedy unikam tego pan, pani i staram się pisać tak, żeby jak najrzadziej używać zaimków zwrotnych, które wskazują na płeć. Ale jeśli już płeć, na ogół posługuje się płcią męską, ale od czasu do czasu wtrącam płeć żeńską, od czasu do czasu mówię takim niemalże półżartem, że skoro już to zrobiłeś albo zrobiłaś, ale generalnie rzecz biorąc, przyjmij, że jedna osoba to czyta i konsekwentnie pisz do jednej osoby. Wyobraź sobie, kto jest twoim najbardziej prawdopodobnym, najbardziej pożądanym czytelnikiem, do tego stopnia, żeby widzieć nawet, w jakim ta osoba jest wieku, w jakiej sytuacji, i twórz ten proces łącznie z całym tekstem właśnie pod tą osobą, pod tą sytuację. Bo wtedy uda ci się nawiązać kontakt. A jeśli nawiążesz kontakt z jedną osobą, inni będą zainteresowaniem czytać. Każdy adres, każdy kupujący jest tylko jedną konkretną osobą i podkreślam słowo konkretną, bo jest ogromnie ważne, żeby widzieć tą konkretną osobą. Większość z was ma problemy z określeniem, kim są osoby, do których się zwracacie. I szalenie ważne jest, żeby sobie tu uprzytomnić ten profil potencjalnego klienta. I to jest bardzo zbliżone do grupy docelowej, bardzo zbliżone. To jest to właśnie określenie, jakie ma problemy, jakie pobudki nim kierują albo nią. O czym myśli, kiedy rano wstaje, jak wcześniej nawet wstaje, czy jedzie do pracy samochodem, czy jedzie tramwajem, i o której godzinie surfuje w internecie, jeśli surfuje w internecie, w jakiej sytuacji, czy jest prawdopodobne, że surfuje w swoim własnym biurze, w domowym może, bo pracuje w domu, czy może ktoś surfuje w kuchni na laptopie, a może jest to matka, która surfuje w nocy, bo to jest jedyny moment, kiedy dziecko śpi. A więc ogromnie ważne, bo kiedy sobie uprzytomnisz, dla kogo ten proces tworzysz, ten proces będzie o wiele bardziej skuteczny, bardziej intymny. A ponieważ będzie bardziej intymny, inni, dla których ten proces nie jest stworzony, bardzo chętnie będą to czytać i śledzić i się przyłączą do tego. Zawsze zwracaj się więc bezpośrednio tylko do jednej osoby, do jednej osoby. Kilka zasad perswazji na piśmie. Poprzednio polecałam wam książkę Cialdiniego Wywieranie wpływu na ludzi. Bardzo polecam każdemu z was. Mnożą się specjaliści, jest sporo z Polski czy specjalistów. Warto zapisać się na listy mailingowe Andrzeja Batko, Piotra Łabuza, na listy mailingowe Złotych Myśli, na Psychorada, bo to są ludzie, którzy świetnie piszą i czytając ich e-maile, w jaki sposób ich e-maile są wysyłane, nabierzesz tego stylu, zaczniesz zauważać, który styl przemawia do ciebie bardziej, zaczniesz zauważać, co sprawia, że ich styl właśnie jest tak perswazyjny. Wiele lat temu, jeszcze przed internetem, stworzyłam taką instrukcję na temat pisania, w jaki sposób pisać, żeby nie tylko czytelnik chciał to czytać, ale nawet żeby pod wpływem czytania zadziałał. To było właściwie pisane wtedy, kiedy internetu nie było i chodziło o wysyłanie listów, ale to jest dokładnie to samo w internecie. A więc
ustal cel tego, co chcesz osiągnąć, zaplanuj, pisz prostym językiem, koncentruj się stale na czytelniku, pisz tylko o tym, co interesuje czytelnika, miej świadomość, jakie są słabości tego, że to jest na piśmie i miej świadomość, jaka jest przewaga tego, co na piśmie. Bardziej szczegółowo ustal cel tego, co chcesz osiągnąć. Nie próbuj teraz sprzedawać. Jest miejsce oczywiście na sprzedawanie, twoja strona sprzedająca, ale nie wszystko, co piszesz nawet na stronie sprzedającej jest stworzone, żeby sprzedawać. Taka najbardziej skuteczna strona sprzedająca to jest strona, która edukuje, która informuje, która wciąga, w której dzielisz się swoimi informacjami, swoją wiedzą. Strona nie na której chcesz zrobić wrażenie, ale na której chcesz stworzyć relacje. I mimo tego, że uczę, w jaki sposób sprzedawać, tak naprawdę najważniejsze jest, żeby strona wciągała do czytania. Przede wszystkim właśnie unikaj sprzedawania, bo jeśli zaprezentujesz to, co masz do sprzedania zgodnie z moimi instrukcjami, jeśli będziesz utrzymywać kontakty, jeśli będziesz demonstrować to, że jesteś ekspertem właśnie w ten sposób, że rozwiązujesz problemy swoich potencjalnych czytelników, że pomagasz im właśnie przy pomocy budowania relacji, to ta sprzedaż naprawdę nie będzie trudna. Po prostu instrukcja, w jaki sposób to kupić, na dole strony, w której zaprezentujesz to, co masz do sprzedania, będzie najbardziej sprzedająca. Ogromnie ważne, żeby nie polegać tutaj na tym, że stworzysz jedną stronę sprzedającą. Tak naprawdę potrzebna ci jest seria listów, seria e-maili, seria wszelkiego rodzaju komunikacji. Dlatego mówimy o autoresponderach stale. Ten temat się przewija, bo autorespondery są w tej chwili szalenie ważne. Pisanie w blogu jest szalenie ważne. Ogromnie ważne, żeby po prostu rozwijać znajomość, pisząc o tym, co interesuje twoich czytelników, twoich adresatów najbardziej. To powoduje, że ludzie z chęcią czytają to, co piszesz, a nawet wypatrują twoich e-maili, wypatrują twoich zapisów w blogu, w pewnym momencie sami do ciebie lgną, sami zechcą kupować, bo będą zaintrygowani twoją osobą i w trakcie tej wymiany nabierają już do ciebie także zaufania. I wtedy już nie musisz się obawiać o to, że o, ja zaproponuję coś na sprzedaż, w jaki sposób zdobyć ich zaufanie. To zaufanie tworzy się w trakcie budowania relacji. A więc jaki masz cel tego, co tworzysz? Zawsze, kiedy coś piszesz, zastanów się, co chcesz wywołać u czytającego. Różne mogą być cele. Czy chcesz, żeby się o czymś dowiedzieli, żeby nabyli wiedzy? Czy chcesz wygrać ich polecenie? Czy chcesz ich oczarować? Albo może zmusić do myślenia? Czy chcesz, żeby na ciebie zagłosowali? Albo żeby zapisali się na prenumeratę darmowego biuletynu? Albo żeby przycisnęli przycisk zapisuje się na stronie z wyciskaczem? Albo może chcesz spowodować w e-mailu, żeby weszli na stronę w twoim blogu i żeby skomentowali? Albo może chcesz sprawić, żeby polecili twój e-mail komuś innemu i żeby przesłali to dalej. Może chcesz ich po prostu rozbawić i żadnego odzewu nie oczekujesz. Ogromnie ważne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co jest moim celem. Moim celem na stronie z wyciskaczem jest zawsze sprawić, żeby ktoś przycisnął, zapisuje się. Celem w e-maila, które wysyłam w sukces twojej firmy, na ogół jest spowodować, żeby weszli na blog i żeby czytali. A zapis w blogu stworzony jest często pod takim kątem, żeby ktoś zechciał skomentować. A więc kiedy tworzę zapis w blogu, już tworzę go pod kątem mojego celu, że moim celem jest, żeby sprowokować ich do skomentowania. Czasami moim celem nie jest sprowokowanie ich do skomentowania, tylko czasami wrzucam coś na blog od tak do kontynuacji, jeśli ktoś skomentuje dobrze, ale to nie był dla mnie główny cel i nieważne. A więc ogromnie istotne, że zanim przystąpisz do pisania, ustal w myślach, co chcesz osiągnąć, bo to będzie trzymało cię w ryzach i to będzie, to pomoże ci się koncentrować na tym, co jest najważniejsze, na tym właśnie, żeby osiągnąć ten cel. Drugi punkt, zaplanuj i zorganizuj, co piszesz. Z góry zadecyduj, co gdzie umieścisz. To dlatego właśnie pokazałam ci, w jaki sposób działa strona, która sprzedaje i mniej więcej wiesz, że ma być nagłówek na górze, że powinna być data, przywitanie. Pamiętaj, że generalnie rzecz biorąc, początek i koniec są najważniejsze. Warto poświęcić więc czas, żeby napisać dobry nagłówek, bo to od nagłówka właśnie zależy,
czy ludzie w ogóle będą czytać pierwszy akapit, czy to ich wciągnie. Jeśli nie chwycisz czytelnika dosłownie jak byka za rogi zaraz na początku, to może się okazać, że po prostu nie masz czytelnika. Więc nieważne co dalej, prawda? Jeśli nie masz czytelnika, bo nie czyta, to jeśli najlepsze rzeczy, najważniejsze są umieszczone gdzieś tam w końcu, on do tego nie doczyta. A więc jeśli nagłówek ich nie wciągniesz, choćby nie wiem jak wartościowe było to, co napiszesz, nie będą tego czytać. Więc nagłówek jest ogromnie ważny. I to na stronach internetowych, podobnie mówiłam poprzednio o tym, jak ważny jest nagłówek w e-mailach. Ja kiedy tworzę strony sprzedające, tworzę 10-20 różnych nagłówków, zanim wybiorę ten jeden, który użyję. Czasami z tych nagłówków wybieram 3-4 i zmieniam te nagłówki i testuję. Na marginesie chcę wam powiedzieć o czymś, o czym mam zamiar napisać w blogu, bo to taki ważny temat. Nie wiem, czy w Polsce jest już wyświetlany film o Michael Jacksonie, This is it. Ja wczoraj widziałam ten film i jestem pod niesamowitym wrażeniem. Właściwie popłakałam się w tym filmie, bo dopiero ogarnęło mnie to niesamowite uczucie smutku, że ten niesamowity, niezwykły talent, geniusz po prostu od nas odszedł. I gorąco polecam każdemu z was, żeby obejrzeć ten film. Nie tylko dlatego, że jest wspaniała muzyka Jacksona, ale chcę wam powiedzieć, że ten film mnie niesamowicie zainspirował do pracy nad tym, co robię. Bo ten film pokazuje, jak wiele pracy Michael wkładał w swoje koncerty i w ogóle w swoje występy. Kiedy oglądamy jego wideo, naprawdę łatwo po prostu przeoczyć, nie zdać sobie sprawy z tego, ile pracy wymaga stworzenie 3-minutowego wideo Billie Jean, czy Beat It, czy jakieś tam inne tytuły, które znamy oglądając to przez tyle lat. I ten film uzmysławia nam, jak wiele pracy kosztowało przygotowanie tej serii występów. I teraz zdaj sobie sprawę, bo ja sobie zdałam z tego sprawę, oglądając ten film, zdałam sobie sprawę z tego, że większość wykonawców nie ma nawet 1/100 talentu i geniusza Michaela Jacksona, a jednak nie przygotowują się nawet w 1/100 tak solidnie jak on. Nic dziwnego, dlatego większość występów, większość wykonawców nie zachodzi daleko. Oczywiście są ludzie, którzy mają niesamowity talent i bardzo dużo pracy poświęcają, dlatego widzimy takie geniusze jak Madonna albo Cher i cała gama różnych wykonawców, którzy wkładają masę pracy, masę przygotowań i kiedy idziemy na ich koncerty, to widać. Ale inni, którzy są po prostu poniżej przeciętności, zaczynają nie tylko dlatego, że mają przeciętny talent, ale przede wszystkim dlatego, że nie pracują nad tym, co mają do zaoferowania wystarczająco. I ja zostałam tym tak zainspirowana, że obiecuję sama sobie, tak samo wam, jako uczestnikom moich programów, że będę się w tej chwili o wiele bardziej solidnie przygotowywać, o wiele bardziej będę programować to wszystko, co robię, bo po prostu aż zawstydziłam się, kiedy oglądałam ten program, do jakiego stopnia on się przygotowywał, do jakiego stopnia każdy ruch był wytrenowany wielokrotnie, przemyślany, przewidziany i dlatego mamy ten film, bo on nagrywał swoje próby po to, żeby mógł porównywać i później porównywał filmy i wybierał, które ruchy są najbardziej skuteczne, które ruchy najbardziej pasują. On był zaangażowany w każdy etap tych przygotowań. Zawsze doceniałam jego talent, ale nie w pełni. Większość osób, które oglądają ten film, zdają sobie sprawę z tego, że nawet kiedy docenialiśmy talent Jacksona, nie docenialiśmy w pełni, jak szalenie on był zaangażowany w to, co robi. Dlaczego o tym mówię? Bo wielu z Was podchodzi do tego zarabiania w internecie z takim pojęciem, Boże, tutaj tyle jest rzeczy, tyle trzeba zrobić, jak ja się z tym wszystkim nie pogubię, nie mam talentu może do tego. Zapewniam Cię, że najważniejsze jest to, żeby stale pracować, żeby stale po prostu dawać z siebie tyle, ile jesteś w stanie naprawdę dać. A jesteś w stanie dać z siebie o wiele więcej, niż Ci się wydaje. O wiele więcej, niż Ci się wydaje. I dlatego chcę, żeby każdy z Was obejrzał ten film, bo wtedy zdasz sobie sprawę z tego, jak niewiele działasz. Mogę się założyć, że każdy z Was sobie zda sprawę z tego. Może są jakieś wyjątki, to w takim razie gratuluję. Ja zdaję sobie sprawę w tej chwili
bardziej niż kiedykolwiek, jak ważne jest, żeby nie tylko zaplanować, ale żeby to wszystko było dokładnie, dokładnie wyreżyserowane. Zachęcam Was do tego, żeby właśnie pracować nad tymi szczegółami, bo szczegóły są szalenie, szalenie ważne. A więc wracam do tego tematu zaplanuj, zorganizuj, co piszesz. Dlatego pokazałam Ci, w jaki sposób ta strona sprzedająca ma wyglądać, bo możesz z góry zadecydować, co gdzie umieścić. I jeśli mówię o nagłówkach, to rzeczywiście pisz 10-20 nagłówków, bo ludzie, którzy piszą teksty perswazyjne zawodowo, przez lata, zawsze zaczynają od tego, że piszą kilkanaście nagłówków. Mam kolegę, który przysięga mi, Ray Edwards jest moim kolegą w Mastermind i on przysięga, że za każdym razem, kiedy ma projekt, pisze 20-50 nagłówków. Klienci płacą mu kilka tysięcy dolarów za jedną stronę. W tej chwili pracuje z Tony Robbinsem. Tony Robbins jest jego głównym klientem w tej chwili. Więc ciężkie pieniądze zarabia i zarabia ciężkie pieniądze, dlatego że się do tego przykłada. No i oczywiście jak zarabia takie ciężkie pieniądze, to przykłada się do tego, że rzeczywiście nie mam co do tego wątpliwości, że on nie bierze pierwszego nagłówka, który mu się nasunie, albo nie robi dwóch, trzech nagłówków i wybiera z nich jeden nagłówek, tylko naprawdę rzeczywiście robi tak, jak mi mówi, że pisze 30-50 nagłówków na każdą stronę, wybiera, testuje, które są najlepsze, a później tą stronę pieczołowicie produkuje. A większość osób, które mają problemy z pisaniem tekstów perswazyjnych, w związku z tym mówią, nie mam do tego specjalnego talentu, ja sobie przeskoczę, co mi tam, ci ludzie, którzy zarabiają pieniądze na pisanie tekstów perswazyjnych, oni naprawdę bardzo dużo pracy wkładają i oni mają talent, ale ja nie mam talentu, w związku z tym ja zrobię 1/100 tego, co oni. To jest po prostu śmieszne, prawda? Więc musisz dać z siebie przynajmniej tyle, ile dają zawodowcy, żeby mieć wyniki, prawda? A bardziej prawdopodobne jest to, że będziesz musiał dać z siebie więcej niż dają zawodowcy. A więc na początek, jeśli mówimy o nagłówkach, no musisz stworzyć przynajmniej 10-20 nagłówków, żeby wybrać z tego jeden solidny nagłówek. Tak, to zajmuje pracy, zajmuje czasu. Nikt nie powiedział, że zarabianie na wiedzy to jest kwestia szybkiego zarabiania. Są tacy, którzy mówią oczywiście, ale to przysięgam Ci ręką na sercu, że jest kłamstwo. Więc szalenie ważne, żeby zaplanować, zorganizować, zastosuj się do moich rad i pamiętaj, że pieniądze są w szczegółach. Pisz prostym językiem. Proste wyrazy, krótkie zdania są łatwe do zrozumienia, więc łatwo się to czyta. Pamiętaj, że teraz nie chodzi o to, żeby dostać piątkę z języka polskiego, popisując się swoją znajomością języka i popisywaniem się długimi wyrazami. W marketingu trzeba zapomnieć wiele rzeczy, których nas pani od języka polskiego uczyła. Uczono nas, żeby mądrze się wyrażać. Ogromnie liczyła się elokwencja i używanie niekonwencjonalnych zwrotów. Właściwie w dalszym ciągu to się liczy, ale ogromnie ważne, także się to liczy w marketingu, niekonwencjonalność się liczy. Ale żeby być niekonwencjonalnym i łatwo zrozumiałym, to jest wyższa szkoła jazdy. Na początek o wiele ważniejsze jest, żeby być łatwo zrozumiałym. Szablonowe wyrażenia są łatwo zrozumiałe, dlatego warto być szablonowym. Unikaj wyrazów, niektórego znaczenia trzeba się doszukać, zaglądając do słownika wyrazów obcych, bo nie zostaniesz zrozumiały. I przygotuj się na to, że być może ty znasz ten wyraz, ty znasz to wyrażenie, bardzo to oryginalne, może się to podobać twojej mamie, spodobałoby się twojej pani od języka polskiego, ale twój klient cię nie zrozumie. Jeśli chcesz pisać, żeby być zrozumiałym w życiu na co dzień, wszelkie trudniejsze wyrazy to po prostu plaga. A w zasadzie każdy dłuższy wyraz niż trzy sylaby jest już trudniejszy, zniechęcający wiele osób do czytania, nawet tych oczytanych, którzy nie mają problemów ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych słów. Jeśli chcesz zachęcić ludzi do czytania tego, co piszesz, staraj się używać jak najkrótszych, najprostszych słów, bo nawet ci, którzy są ambitni, otrzaskani, oczytani, a naprawdę wolą czytać coś, co pozwala im umysłowo odpoczywać. Pisz tak, jak mówisz. Nie obawiaj się zacząć zdanie od bo albo od ale, właśnie te rzeczy, których nam zabraniano na strach podczas języka polskiego. Możesz powiedzieć coś w dwóch zdaniach, dosłownie. Jak tu, możesz powiedzieć słowo, urwane zdania są całkowicie okej, bo tak mówimy, prawda? To nie znaczy, że to będzie głupio wyglądać albo niepoprawnie. To będzie po prostu tylko łatwe do czytania. Kiedy tworzysz swoją stronę internetową, albo specjalny raport, albo list, albo nawet broszurę, twoim celem nie jest popisanie się tym, co potrafisz.
twoim celem jest czytelnika do czegoś przekonać. A pierwszym krokiem do przekonania jest, żeby przeczytali od samego początku do końca to, co piszesz, bez trudności, bo niestety jak będą trudności, to nie będą czytać i koniec. Podkreślam jeszcze raz, to, co piszesz, musi się czytać łatwo, szybko i przyjemnie. Musi to mieć łatwą i przyjemną formę. Zapomnij więc ten oficjalny język nafaszerowany słowami, których nikt na co dzień nie używa, typu szanowni państwo. Gdybyś siedział z kimś przy kawie, na pewno byś nie powiedział szanowni państwo, prawda? Więc nie pisz w ten sposób na stronie internetowej. Oczywiście to nie oznacza, żeby zapomnieć o gramatyce. Nie, nie, nie. Gramatyka jest szalenie ważna. Gramatyka jest właśnie, ważna właśnie dlatego, że porządkuje wiele rzeczy i pozwala nam zrozumieć że wiele rzeczy. Po to nam jest potrzebny podmiot i orzeczenie w zdaniu, bo przez to zdania stają się jasne. Ale czasami są wyrażenia bez podmiotu, bez orzeczenia i są równie jasne. Gramatyka powinna nam życie ułatwiać, nie utrudniać. To powinno być poprawne gramatycznie, żeby ludzi nie raziło. Ale język potoczny nie razi, tylko wciąga do czytania i od czasu do czasu nie jest czysto gramatyczny. A więc wystrzega się błędów ortograficznych, na przykład jak ognia, bo to rzeczywiście razi. Unikaj wszelkiego rodzaju żargonu, to plaga, ale od czasu do czasu nie obawiaj się zrobić coś niegramatycznego, czegoś, co jest przyjęte w języku potocznym. Notabene żargon jest świetny, jeśli komunikujesz się z kimś, kto zna ten żargon równie dobrze jak ty. I od czasu do czasu może być tak, że twoją grupą docelową są ludzie, którzy posługują się jakimś konkretnym żargonem. Na przykład gdybym pisała do dentystów i chciałabym pisać na temat ich praktyki. Posługiwałabym się ich wewnętrznym żargonem, bo w niektórych branżach rzeczywiście jest wewnętrzny żargon. Dobrym sprawdzianem, czy to, co piszesz, jest dobrze napisane, jest dać to do przeczytania na głos komuś innemu. Jeszcze lepiej, jeśli dasz to do przeczytania na głos 14-letniemu dziecku. Niech to przeczyta na głos i zapytaj, czy to dziecko zrozumiało. Jeśli nie zrozumiało, to musisz to przeredagować, żeby było łatwiejsze do czytania i do zrozumienia, bo 14-letnie dzieci są naprawdę bardzo inteligentne. Chodzi przede wszystkim o to, żeby pisać tak, żeby to się chciało czytać, żeby w przyszłości nie unikano twoich stron internetowych, żeby nie unikano twoich e-maili, żeby ich nie odkładano na później, bo wymaga to czasu. Chodzi o to, żeby to czytano od razu. Pytanie, ile z tych e-maili, które ty dostajesz? Czytasz naprawdę od początku do końca. Chyba niewiele, prawda? Dlaczego? Zadaj sobie pytanie. Zajrzyj do swojej skrzynki e-mailowej i zadaj sobie pytanie. Dlaczego tego nie czytasz? No przede wszystkim większość z tego cię nie interesuje. Wiele osób ci przysyła, nawet jeśli to nie jest spam, przysyłają ci rzeczy, które cię nie interesują. Albo są koszmarnie nudno napisane, napuszonym, pełnym żargonu językiem, albo jest to zaprezentowane w taki sposób, że nie wciąga, bo jest to napisane jakąś sieczką. A więc szalenie ważne, żeby pisać w taki sposób, żeby to wciągało, żeby to było łatwe. I pamiętaj, że kicze są bardziej poczytne niż literatura piękna, dlatego że to się łatwo czyta. To właśnie dlatego Mniszkówna była wyśmiewana przez krytyków, a ludzie ją czytali, prawda? Dlaczego ludzie oglądają soap opery, te opery mydlane? Bo to się łatwo ogląda, łatwo się czyta, łatwo ogląda. Więc to, co piszesz na stronie internetowej w e-mailach, powinno być właśnie w ten sposób pisane, żeby to wciągało i niech to będzie kiczem. Niech to będzie kiczem. Po czwarte, koncentruj się na czytelniku. Stale koncentruj się na czytelniku. To nie powinno już cię zaskoczyć, bo stale się ten temat koncentrowania na odbiorcach przewija, a więc nawet jeśli piszesz o sobie albo o swojej firmie, koncentruj się jednak na czytelniku, bo twój czytelnik jest teraz ważniejszy, ważniejszy niż ty. Myśl o tym, w jaki sposób to, co piszesz, może jemu pomóc. Samo napisanie jest dość proste. Chodzi jednak tutaj o to, żeby przelać słowa na papier, żeby pisać w taki sposób, żeby to dotarło do czytelnika. A więc nie o to chodzi, żeby tylko napisać. Chodzi o to, żeby napisać w taki sposób, żeby to dotarło. To dlatego najbardziej wciągające do czytania i docierające do czytelnika słowa są ty, twoje, a unikaj słów ja, moje, bo chcesz pisać o nich. Wszystko, co piszesz, chcesz pisać w relacji do nich. Nawet jeśli piszesz o wynikach, które ty stworzysz, to przeredaguj to w taki sposób, żeby to zawierało jak najwięcej zaimków typu ty, twoje.